Jechali na mecz. Tragiczny wypadek Krzynowłoga Mała. Tragiczny wypadek Trzechaut. Nieżyje kibic Lechii Gdańsk. 34-letni kibic Lechii Gdańsk zginął w wypadku, do jakiego doszło w piątek na drodze w miejscowości Krzynowłoga Mała, województwo mazowieckie. Zderzyły się tam trzy pojazdy. W piątek przed 13:00 zgłoszenie o wypadku otrzymali strażacy. Na skrzyżowaniu w miejscowości Krzynowłoga Mała zderzyły się trzy auta osobowe, którymi łącznie podróżowało 7 osób. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wykonaniu dostępu do jednej nieprzytomnej osoby poszkodowanej przy pomocy narzędzi hydraulicznych i ewakuacji jej z pojazdu. Kwalifikowanej pierwszej pomocy udzielono trzem osobom poszkodowanym, którzy zostali przekazani przybyłym na miejsce zespołom ratownictwa medycznego, poinformował w komunikacie oficer prasowy komendanta powiatowego PSP w Przasnyszu kapitan Piotr Kuligowski. Wypadek w drodze na mecz. Najciężej poszkodowany 34-letni pasażer Toyoty był reanimowany przez około godzinę. Akcja jednak nie przyniosła rezultatu. Przybyły na miejsce zdarzenia lekarz lotniczego pogotowia ratowniczego stwierdził zgon. Jak informuje Dziennik Bałtycki, zmarły mężczyzna to kibic Lechii Gdańsk, który był w drodze na mecz z Górnikiem Łęczną. Dwóch innych kibiców trafiło do szpitala. Kondolencje najbliższym zmarłego kibica złożył w mediach społecznościowych gdański klub.